Bardzo serdecznie z tej strony Daniello. Dziś przejdziemy sobie do kolejnego odcinka Settlers 3. Postanowiłem nie kontynuować poprzedniej kampanii Rzymianami, tylko pokazać wam po prostu inne nacje, którymi można sobie zagrać w tą grę. Także przejdziemy sobie do scenariusza i momencik, nie to kampania. Jeden gracz kampania i zagramy sobie tym razem Azjatami, gdyż stawia on nam średni poziom trudności i tak właśnie myślałem, żeby po prostu przejść po jednej misji każdą nacją. Oczywiście oprócz Azjatów będą jeszcze Egipcjanie, jak i też Amazonki, także pełnię teraz Azjatami. Rolę zamożnego pana, wojownika, przywódcy, ale tak naprawdę to jestem tylko biednym, spokojnym rolnikiem. Promienie wschodzącego słońca na polach ryżowych nad brzegiem żółtej rzeki. Wdzięk i piękno śpiewu Shimai niesionego przez wieczorny wiatr. To moje szczęście. Moja wolność. Teraz jestem jeńcem Chiyu i władcą lądu, którego nie znam. Nawet w otoczeniu całego złota tego świata byłbym głupcem, myśląc, że jestem bogaty lub wolny. Zamożny, wojownik, przywódca. Te słowa zaspokajają próżność i sprawiają, że zadanie... No dobra, tutaj usłyszeliśmy historyjkę pewnego jegomościa, który musi stawić czoła przeciwnikowi. Dobrze. Tutaj nacją Azjatów będzie nam się grało nieco ciężej, ponieważ ta nacja jest głównie nastawiona na drewno. Tak więc sobie od razu wybuduję dwie chaty drwala. Tartak oczywiście gdzieś, no powiedzmy tutaj w tym miejscu. I oczywiście leśniczówkę to już sobie postawimy w tym miejscu. Tutaj zależności każdej nacji są takie, że wymagają po prostu danego materiału. Na przykład w przypadku Rzymian zapotrzebowanie na materiały to jest zarówno drewno, jak i kamień, mniej więcej w równej liczbie. Azjaci natomiast są głównie nastawieni na drewno, tego materiału jest naprawdę dużo potrzebnego. Oczywiście kamień też. Egipcjanie znowuż z kolei są bardziej nacją nastawioną na kamień. W przypadku Amazonek, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Nie pamiętam, na co oni głównie byli nastawieni. Wydaje mi się, że tak jak Rzymianie, mniej więcej po połowie. Dobra, sobie postawimy jeszcze wieżę. Oczywiście, żeby zwiększyć nasze terytorium. Te bagna będą nam potrzebne do zasiewania ryżu. Właśnie takie bagna są potrzebne, żebyśmy mogli wyprodukować ryż, a co za tym idzie, wyprodukować wódkę, no wiadomo, sake, jak to bywa w Japonii. Jest to taki zamiennik wina Rzymian właśnie do dodawania kapłanom, aby mogli nam różne cuda, niewidy zdziałać. Tak samo zwiększają nam również awans naszych wojowników. Jak możecie zauważyć, tutaj na przykład mamy takich z pióropuszem. Tutaj jest Azjata bez takiego pióropuszu. To jest zwykła podstawowa jednostka, natomiast ten, który już ma taki podłużny ogon na hełmie, jest to już awans trzeciego stopnia, czyli trzeciopoziomowa jednostka. Natomiast tutaj możecie zauważyć taki malutki pióropusz i jest to już klasa druga, czyli ta pośrodku. Dobrze, mamy już zbudowane chatę drwala. Leśniczówkę również. Tutaj czekamy tylko na tartak. No dobra, na razie będziemy musieli czekać. Okej, tutaj jeszcze jakimi różnicami, jakie są różnice między tą nacją a Rzymianami, jest właśnie ta wódka i ryż. Dodatkowo mamy tutaj możliwość
wydobywania złóż siarki, jeżeli tylko jest taka możliwość. Co za tym idzie, możemy tworzyć proch potrzebny nam do armaty. Jednakże jest to, że tak powiem, wybudowanie warsztatu wybudowanie tego budynku no już jest na, że tak powiem, w długiej fazie rozgrywki, także na razie się tym zajmować nie będziemy. Zobaczmy może, co tutaj mamy za złoża jeszcze. Może będą w pobliżu jakieś ciekawe rzeczy. Dlaczego? Aha, ten, no i cholera jasna, dlaczego trzeciopoziomowa jednostka poszła do tej wieży? No kurde. Dobra. Mamy większe pole, także można byłoby się zająć na przykład gospodarstwem rolnym. Chociaż zobaczymy, ile ludzi mamy. Mamy 9 ludzi, także przydałaby się może średnia rezydencja, wybaczcie. Gardło mnie boli, też tak mam problemy z przełykaniem. Dobra. Dobra, niech będzie w tym miejscu. Ja sobie już ustawię też, żeby mi kolejną wieżę ustawili. Cholera, tutaj będzie troszeczkę problem. Bo mamy tutaj bardzo mało tych złóż. No dobra, trzeba będzie... Panowie, wy tutaj szukacie. Dobra. Ile mamy w ogóle tych materiałów? Mamy dosyć mało. Znaleziono węgiel, super. A czy ja mam może złodzieja? Nie mam. Dobra, wyślemy sobie geologa na małe zwiady. Zobaczymy, co tam ma w ogóle przeciwnik. Tych panów zapraszam tam. Chociaż tego jednego do wieży zaproszę. No dobra. Dobra. No tutaj mało tych złóż jest, prawdę mówiąc. Dobra, wyślemy sobie kolejną geolożkę. Ile w ogóle ich mamy? Mamy trzech geologów. No dobra, tutaj kobietą nic nie znajdziesz. Idź tam. W ogóle nie wiem, to jest chyba chłop, a ja mówię, że to jest ona. No bo tak wygląda, choćby miała dłuższe włosy. Nie wiem, może to jest kobieta, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, idziemy na małe zwiady. Zobaczymy, co tutaj się w ogóle dzieje ciekawego. Tu coś budują. Czyli znowu będzie taka wojna między frakcjami. Czy też, no, taka wojna domowa, można powiedzieć. Kurde, on już tu ma koszary? To jest... Jakim cudem? Jakim cudem on ma już koszary? Co to ma być w ogóle? Ja rozumiem średni poziom trudności, no ale kurde, to już jest lekka przesada przecież. No i cholera, na cholerę mi ten... Ta siarka, kurde. Kurde, on już buduje koszary. Geolożko, nie zgin tam. Ja muszę się tu dowiedzieć jak najwięcej rzeczy o nim. No i co? Podejdzie i zajebie. Przecież. No cholera jasna. On tu już ma węgiel nawet? Żelazo? Co? Tu jest jeszcze trzeci gracz. O cholera jasna. O cholera jasna. Ciekawe, czy oni są w sojuszu, czy też nie. Tego chyba nie można sprawdzić. Kurde. Okej, tutaj musimy szybko postawić jakąś wieżę, żeby zgarnąć te pola. Powiem wam, że...
że ciężko, kurde, będzie. Ani złota nie mamy, ani nic. Dobra, średnia rezydencja zbudowana. Cholera, no. Gra stawia naprawdę wysokie wymagania. Jak na początek gry. Powiem wam, że kurde się normalnie zdziwiłem. Tu niebieski raczej nie jest tak zaawansowany. Tylko pytanie, czy oni są z sprzymierzeńcami, czy też nie. Ciężko powiedzieć. Dobra, pani geolog, zapraszam tutaj, żebyście mi tu już powoli odkrywali. No dobra, niech idzie ją... niech idzie sobie ją zabić. Cholera jasna, no. Kopalnia złota. Cholera jasna, no. Powiem wam, że czegoś takiego się nie spodziewałem. Takiego obrotu sprawy. Gra jest piekielnie wymagająca w tej chwili. Dobra, postaram się te bronie mu kraść. Tak, żeby nie mógł tworzyć za dużo armii. Może też bym w międzyczasie sobie wybudował koszary. Powiedzmy tutaj. No powiem wam, że ciężko to widzę. Ciężko to widzę. Dobra, zróbmy coś takiego jeszcze. Te gospodarstwo rolne. Tutaj może. Dobra, średnia rezydencja. Tutaj w zasadzie te budynki, one są już niepotrzebne. Można je wyburzyć, bo zajmują dużo miejsca. A to też nie wpływa jakoś. Ci ludzie mi nie zginą. Także ja sobie to zburzę. Dobra, mamy już te złoża tutaj przejęte. Okej, panowie... Kurde, bardzo blisko są ci żołnierze, bardzo blisko. Ja bym może wysłał kilku łuczników, żeby trochę ich tam, powiedzmy, poobijali. Panowie, wy tutaj stójcie, nie ruszajcie się. Łucznicy załatwią sprawę. Dobra, idźcie. Idźcie i nawracajcie wszystkich. No dobra. Dobra, ukradnijcie co tutaj mają. Kradnijcie co mają, co popadnie. I odwrót. I szybki taktyczny odwrót. Tutaj ci panów, tych panów sobie postawię bliżej. No i pięknie, sobie poradzili szybko z nimi. No dobra. Jakoś to będzie. Idźcie na ponowny... Idźcie ponownie. Dobra, tutaj możemy sobie już postawić powoli kopalnię węgla. Ukradnijcie co możecie. Dobra, ja sobie już postawię tą kopalnię węgla. Musimy zacząć już myśleć trochę bardziej perspektywistycznie. No i chodźcie. Macie? Macie. Dobra, no już powoli ci żołnierze będą będą rekrutowani.
Jak tu ze złożami stoimy? Bardzo mało drewna, ale nie ma się co dziwić, bo teraz troszeczkę tych budowli zrobiłem. Dobra, tutaj, tu, chodźcie, bo jeszcze by się przydała kopalnia rudy. Dobra, myślę, że tak, zrobimy sobie plantację ryżu i postawimy ją sobie tutaj, chociaż ona też dużo kosztuje, 9, 2, cholera. No dobra. Co to było? Cholera, co wy tu robicie? Gdzie on tak daleko poszedł przecież? On jest nienormalny, ten łucznik? Was tutaj zapraszam do kradnięcia. Okej, chyba dwa miecze ukradli, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, tutaj ich zapraszam. No powiem wam, że nieciekawie. Dobra, leśniczówka druga jest, działa. Ta też działa. Okej. Dobra, tutaj już nasz rolnik sieje sobie zboże. Znaleziono złoto. Dobra, tutaj już możemy sobie postawić kopalnię rudy. Czekajcie, jak to wygląda. Żeby jak najwięcej tych pól wzięło. Kurczę. Dobra. Okej, jest dobrze. Jest dobrze. Panie geolog, tutaj zapraszam. Kopalnia złota, no kurde. No niech będzie. Tylko czemu w takim dziwnym miejscu mogę ją postawić? No dobra, niech będzie w tym. Dobra. Złodziejaszki zapraszam. Zapraszam, kradnijcie ile wlezie. Chyba już tu nie ma broni. Pójdą węgiel wziąć. No dobra, przyda się i tak. Tak czy siak się przyda. Dobra, dobra, chodźcie, szybko, bo tam już idzie armia. Dobra, przynajmniej pozbyliśmy się dwóch mieczników jego. Dwóch jednostek się pozbyliśmy przynajmniej. No z tym drewnem są problemy. Ale dobra, tartak się wyrabia. Tartak się wyrabia. Ilu mamy ludzi wolnych? 20. No dobra. Kopalnia węgla jest, tylko że nie ma jedzenia. Tu i tak musimy czekać jeszcze. Gdzie jest moich... Cholera, jasna. Cholera. Widzicie, zagadałem się i kurczę, tak to jest. Dobra. Przynajmniej pozbyłem się tego jednego... Wy sobie tutaj troszeczkę odsuńcie się. Cholera, tego drewna mi brakuje, no. A mam trzy chaty drwala. Trzy chaty drwala i nie dają rady. No ale nie ma się też co dziwić. Ponieważ dużo drewna wykorzystuje. Dobra, wodociągi. Gdzie by tutaj można było je postawić najlepiej? Dobra, postawię sobie je tutaj.
postawię tutaj i piekarnia będzie tutaj. Dobra, na razie się wstrzymam z tą piekarnią i z młynem. Chociaż, dobra, młyn niech jest. Przydałaby się jeszcze farma. Farma świnek. Dobra, i tą farmę sobie wybuduję tutaj. Tak, żeby nie przeszkadzać rolnikowi, bo on tutaj ma teren. Pole działania. Dobra, zróbmy coś takiego. Dobra, idziemy na... na małą kradzież. Warsztat płatnerza, no proszę. No proszę. Dobra. Kurde, idą po drewno. Węgiel. Nie drewno, przepraszam. Dobra, 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 nie róbcie tam takiego ambarasu. No i co? I nic nie wziął. No co za pentak jeden. No dobra. No dobra. Cholera, tu tego drewna brakuje. No ale jest 5 przecież. Tu są 2. No gdzie? Gdzie wy idziecie? Gdzie? Wracać, kurwa. Co za nieogarnięci łucznicy, no. Macie tu stać i pilnować. Tylko tu jest problem taki, że jak dam... że jak dam... trzymaj pozycję... Cholera, ten też już buduje. Kurde, no to jest niemożliwe. To tylko ja tak w tyle jestem. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie nie ma sensu panikować. Cholera, wracać szybko, szybko, szybko. Dobra, idźcie im pomóc. Tutaj tego. Dobra. Okej, okay, przynajmniej zabiliśmy wroga. On tutaj dosyć daleko ma ten swój warsztat płatnerza. Dobra, ukradnijcie co możecie. Dobra, wyślę sobie łuczników do pomocy. Dobra, dobra, dobra. No i cholera, zabił mi 2 złodziei. No dobra. No dobra, mamy troszeczkę przesrane. Cholera, te budowy tutaj... Dobra, to na razie przestań. I to też. Bo te kopalnie są ważniejsze. I ważniejsza będzie huta żelaza jeszcze. Dobra, sobie ją tutaj wybuduję. 18 ludzi. Przydałoby się jeszcze jakąś rezydencję za niedługo zrobić. No, jak widzicie tutaj... tutaj plantacja ryżu działa wokół tych bagien. Trzeba będzie jeszcze gorzelnie zrobić. No to też jest na pewno spory wydatek. No dobra, będzie można zrobić to tu. Tylko na razie sobie to wstrzymam. Oślo, farma, nie? Rzeźnia by się przydała jeszcze. Cholera, dużo rzeczy by się przydało, a mamy mało surowców, w sensie drewna. No są 3 chaty drewala, 1 tartak, który się wyrabia, a tego drewna jest wciąż za mało. Wciąż za mało jest. Zróbmy tak jeszcze. Zróbmy tak. Ty będziesz miał tutaj cały ten region. Okej. No dobra, młyn już jest postawiony. Tak, no to na razie jest najważniejsze w sumie. To jest najważniejsza rzecz. Cholera, no przydałoby się tych złodziei jeszcze zrobić.
To jest naprawdę dobra taktyka, ponieważ ja osłabiam przeciwnika. Osłabiam przeciwnika. Dodatkowo jestem w stanie wybijać mu pojedynczo jednostki. I co za tym idzie, mam przewagę. Jestem wtedy w przewadze. Tutaj może tą armię bym wysłał sobie tutaj, do obrony tej wieży, bo ona jest tutaj dosyć w strategicznym miejscu ze względu na te kopalnie, które tutaj mam. Dobra, tutaj drewno idzie. I jest drewno, więc zaraz zrobię tą hutę żelaza. Dobra. Tu już mam tych dwóch złodziejaszków. Więc zapraszam panów. Cholera, te drzewa tutaj przeszkadzają, bo nie widzę, czy on tam ma coś, czy też nie ma. Jest to dosyć irytujące. Tutaj chata drwala. W zasadzie nic mi nie da. Dobra, czy panowie coś tu ukradli w ogóle? Czy wy tu nie macie nic w pobliżu? Chyba tutaj nie macie nic w pobliżu. No dobra, zatem przyciągnijcie chociaż jego wojowników. No tutaj nie ma co ukraść tak naprawdę. Tutaj nie ma co ukraść. Dobra, ja się tutaj przejdę w takim razie. Zastanawiam się, czy on tutaj w ogóle ma jakichś żołnierzy. Ja bym mógł zrobić taki mały atak i zobaczyć, co z tego wyniknie w ogóle. On tutaj ma takie pojedyncze jednostki, mi się wydaje, że on tutaj już nie ma żadnej większej armii, kurde. No dobra, on tutaj nawet mi nie zadaje ciosu, a już jest ubity. Tam ma warsztat płatnerza. No dobra. Okej, to może wziąłbym jeszcze tak, powiedzmy, ze dwóch. Tu już są wszystkie jednopoziomowe, tak. Czy tu są wszystkie jednopoziomowe? Tak. Dobra, huta żelaza jest. Przydałby się jeszcze warsztat płatnerza. Dobra. I teraz bym sobie zrobił te wodociągi. Bo już trochę mam nadwyżkę. I piekarnię. Dobra, na razie tylko tyle. Dobra. I chodźmy zaatakować tą wieżę. Bo jak rozwalę, znaczy przejmę tą wieżę, to automatycznie też koszary mu znikną. Chyba że tam gdzieś jeszcze ma jedną wieżę. No dobra, na razie zróbmy to. Bo to jest dosyć istotne. Dobra, ja tam tak. Te wodociągi dam najważniejsze i piekarnie też dam najważniejsze, żeby to było szybciej zrobione niż... No panowie, tutaj trzeba bić. No dobra, przejęliśmy to. Mamy to. Bym potrzebował jeszcze kilku wojaków. Dobra, chodźcie. Nie, bo ja tutaj mam za dużo łuczników. I to jest złe. Dobra, chodźcie tam. Ale wy gdzie wy idziecie? No gdzie wy idziecie? Cholera jasna, no. Ale się nie słuchają. Po prostu masakra. Robią co chcą. Dobra.
Idziemy tutaj szybko. Oni tutaj chyba systematycznie już tych żołnierzy rekrutują, mi się wydaje. Ale nie ma się też co dziwić. Zobaczymy zresztą zaraz. Tutaj dał łuk. I zobaczymy, czy pójdzie się zrekrutować. No i poszedł się zrekrutować. Dobra, więc wy wracacie. Ale panowie, kurczę, tam jest ważniejsza wieża do przejęcia. No gdzie wy idziecie? Tu! Tu! No ja pierdolę, nie? Ja nie wiem, co oni robią. Przecież to jest jakaś masakra, no. Normalnie masakra. No dawać, dawać, dawać. Tu trzeba przejąć tą wieżę. Szybko. Dobra, udało się. Udało się. Pozbawiłem go koszar. I raczej prędko ich nie odbuduję. Bo on tu ma mało miejsca. Strasznie mało miejsca ma. I podejrzewam, że mu się to nie uda. Dobra. Ja sobie wrócę tymi jednostkami. Tutaj przejmę też kilka surowców. No dobra. Dobra, tych mogę sobie wysłać tutaj i będziemy sobie kraść to. On też ma, kurczę, on też ma te wyszkolone jednostki dosyć bardzo. Dobra, to mi już funkcjonuje. Piekarnia również jest. Dobra, więc możemy postawić sobie farmę świnek. Tu już ten płatnerz idzie bardzo dobrze. Tutaj tą korzelnię bym też już sobie uruchomił. I najlepiej byłoby jeszcze zrobić małą świątynię. Chociaż kurczę, bardziej mi zależy na rezydencji. Chociaż ona jest strasznie droga, ale... Dobra, zróbmy to. 24 drewno. Masakra. Dobrze, że tutaj przejęliśmy trochę drewna. Co bardzo pomoże. Dobra. Tutaj tych łuczników. Złodziei. Ten niebieski może być problemem. Bo on tam już ładnie... Pewnie ładnie już się wykoksił. Za to z jednym już mamy problem z głowy tak naprawdę, bo on tutaj już raczej nie jest w stanie nigdzie stworzyć koszar. Tak więc nie ma już żołnierzy, ale widzę, że tu chyba idzie atak na mnie. Dobra. Dobra, trzeba będzie wziąć wojsko i tutaj zaatakować tą armię, co tutaj sobie wyruszyła na mnie. No dobra, on tutaj dużo jednostek nie wysłał. Dobra, tutaj trzeba też ustalić pewne rzeczy. Żeby to było coś takiego. Dobra, bez strat. Bez strat. Więc nie ma źle. Dobra, tutaj te tartaki, chaty drwala pracują na wysokich obrotach. Co z tym? Czy to jest najważniejsze? Nie jest najważniejsze. Aha, bo to jest gorzelnia. Ja myślałem, że tu rezydencja. Dobra. Drewna trochę jest. Tutaj jeszcze pójdą. Ta rezydencja jest konieczna, bo mam tylko 13 ludzi. A zacznie się już powoli robić, chociaż kurczę, no... Z tym węglem mam tu problemy. A tutaj nie chcę nic mu też produkować. A gdzie jest drugi złodziej? Jest. Jest. Dobra, czy ja mogę tam jakąś kopalnię zrobić węgla? Cholera, co ja już tutaj nie mam miejsca?
Cholera, jasna. Przejmuj mi tą wieżę. Ale dobra, nie szkodzi. Może sobie ją przejąć tak naprawdę. No dobra. Dobra. Ona mi w zasadzie nie jest potrzebna, a żółtemu to wcale nie pomoże. Tylko z tym węglem teraz będę miał problemy. Teraz z tym węglem mam naprawdę duże problemy, bo nie mogę nigdzie zrobić kopalni węgla. To jest bardzo nieprzyjemna sprawa. Dobra, moi drodzy, na tym sobie zakończymy. Także kolejną kontynuację tej misji zobaczycie w następnym odcinku. Także cześć, trzymajcie się i czołem.